Zmiana warty. Witam wszystkich słuchaczy Zmiana Warty. Nazywam się Sabina Janusz, a naszym gościem jest szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, pan pułkownik Mariusz Błaszczyk. Witam serdecznie. Czym są Wojskowe Centra Rekrutacji i co należy do głównych zadań tych instytucji? Żeby mówić w ogóle o Wojskowych Centrach Rekrutacji, musiałbym wrócić do historii, dlatego że one nie wzięły się znikąd. To nie powstały na bazie ustawy o obronie ojczyzny, która została wprowadzona w ubiegłym roku. Tylko w 1918 roku, kiedy budowano podwaliny rodzącego się państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. Rok wcześniej, bo 27 października 1917 roku, powstała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. I ona dosłownie rok później, bo 27 października 1918 roku, powołała do życia komendy uzupełnień, które miały rolę rekrutacji do służby wojskowej, do tworzących się sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Osoby w związku z tym powołano, między innymi miały możliwość służenia w pierwszej takiej Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie, która w 2018 roku obchodziła stulecie. Później, w przeciągu całej historii, bo do 2011 roku tu w Krakowie były trzy Wojskowe Komendy Uzupełnień. WKU Krowodrza, Podgórze i Huta. I z tych trzech Wojskowych Komend Uzupełnień w 2011 roku powstała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie jedna. I w związku z wprowadzeniem ustawy o obronie ojczyzny w ubiegłym roku, Wojskowe Komendy Uzupełnień, mamy ich 86 w kraju, zostały przemianowane na Wojskowe Centra Rekrutacji. I współcześnie te Wojskowe Centra Rekrutacji są terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w zakresie rekrutacji, spraw operacyjno-obronnych i tak zwanej administracji niezespolonej, czyli wykonującej zadania bezpośrednio podporządkowanego ministra. To teraz trochę informacji dla cywili, którzy by chcieli pójść do wojska, ale nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Jak wygląda cały proces rekrutacji? Od razu powiem, że każdą osobę, która zgłosi się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, czy w ogóle ktoś, kto chce wstąpić do wojska, musi przejść przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. I naprawdę każda osoba jest rozpatrywana indywidualnie, bo mamy tutaj na przykład osoby, które kończą szkołę średnią, które kończą uczelnie wyższe, które pracują, prowadzą albo własną działalność, albo jakiegoś pracodawcy, albo które już wcześniej pełniły służbę wojskową. Do każdego trzeba mieć indywidualne podejście i w związku z tym jest bardzo dużo form czynnej służby wojskowej, to znaczy bardzo dużo możliwości, żeby się dostać. Też musimy rozgraniczyć, czy ktoś chce być szeregowym, podoficerem, czy oficerem, czy ktoś chce służyć blisko domu, czy ktoś jest gotów do tego, żeby poświęcić się służbie i spędzić ten czas na terenie innego garnizonu, więc różne są możliwości. I gdybyśmy mieli tak wziąć pod uwagę osobę, która powiedzmy kończy szkołę średnią, to zanim ta osoba skończy szkołę średnią, przechodzi tak zwaną kwalifikację wojskową. Kwalifikacja wojskowa odbywa się co roku. Do kwalifikacji wojskowej podchodzi tak zwany rocznik podstawowy i to są osoby, które ukończyły 18 rok życia. Do kwalifikacji podchodzą również roczniki 4 lata do tyłu od tego podstawowego i osoby, które nie przystąpiły wcześniej do kwalifikacji. Osoby, które były poddane kwalifikacji rok i 2 lata do tyłu i otrzymały tak zwaną kategorię zdolności do służby wojskowej B czasową, która polega na tym, że do 24 miesięcy jest możliwość, że wyleczą się z jakiejś tam przypadłości i będą zdolne do służby wojskowej. Również do kwalifikacji wojskowej mogą przyjść ochotnicy w wieku od 18 do 60 roku życia, którzy wcześniej, i kobiety, i mężczyźni oczywiście, którzy wcześniej nie podchodziły do kwalifikacji wojskowej. I też powołujemy do kwalifikacji wojskowej, wzywamy kobiety, które uczą się albo w szkołach, albo na studiach o kierunkach, które są potrzebne dla funkcjonowania sił zbrojnych. Mam tu na myśli kierunki medyczne, psychologii, farmacji, ewentualnie można też dodać do tego weterynarii, no i takie, które po prostu w danym momencie dla sił zbrojnych będą potrzebne. Kwalifikacja wojskowa polega na tym, że tą osobę, która ukończyła 18 rok życia, ona podlega obowiązkowi służby wojskowej od 18 do 60 roku życia. Dlatego musimy wprowadzić tą osobę do ewidencji wojskowej, żeby wiedzieć, jakie ma wykształcenie i przy okazji badamy tak zwaną zdolność do służby wojskowej, czyli jest poddawana badaniom lekarskim i tu w tym roku było nową, bo zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny również na tej kwalifikacji brał udział psycholog. Więc określaliśmy zdolność psychofizyczną do czynnej służby wojskowej.
Taka osoba oprócz założenia ewidencji i poddania badaniom była również sprawdzana jej tożsamość. No, nie może być tak, że ktoś przyjdzie za kogoś tak i okaże się niezdrowy, bądź w inny sposób będzie chciał ominąć tutaj ewidencję wojskową. Osoby również otrzymywały zaświadczenie o stawiennictwie na kwalifikacji wojskowej, o regulowanym stosunku do służby wojskowej, otrzymywały stopień szeregowego i trafiały bezpośrednio po kwalifikacji do rezerwy pasywnej. Mogły również na tej kwalifikacji złożyć wnioski do różnego rodzaju formy służby wojskowej, czy mogliśmy wstępnie określić, gdzie, na jakim kierunku po ukończeniu szkoły średniej mogą kierować swoje dalsze kroki, na przykład do Akademii Wojskowej. I te osoby, które w tym roku ukończyły kwalifikację wojskową, przez najbliższe 3 lata nie będą musiały podlegać badaniom lekarskim i psychologicznym, jeśli będą chciały kontynuować swoją przygodę na przykład w wojsku. No jeśli mamy tą osobę po kwalifikacji wojskowej, która skończyła szkołę średnią, no to przede wszystkim proponujemy jej wstąpienie do uczelni wyższej Akademii Wojskowej. Jednej z 4, czyli Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Oczywiście trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba zdać egzamin maturalny, trzeba mieć obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię i zdolność psychofizyczną do wstąpienia tzw. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na okres kształcenia. I taką służbę na pierwszym roku odbywa już wtedy student podchorąży, natomiast od drugiego roku jest już żołnierzem zawodowym, czyli przez kolejne 4 lata studiów uczy się po prostu na Akademii Wojskowej już jako żołnierz zawodowy, wychodząc ze stopniem podporucznika. No i trafia w to miejsce, do które jest priorytetowe celem uzupełnienia potrzeb Sił Zbrojnych. Natomiast jeśli są osoby, które kończyły szkoły średnie po tak zwanym programie OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego lub branżowe oddziały wojskowe, mają możliwość wcześniej, czyli między wcieleniem do uczelni wojskowej a egzaminem maturalnym, odbyć szkolenie podstawowe 12-dniowe. Czyli są dodatkowe punkty już przy rekrutacji na akademię. Jest możliwości dużo, ale to mówimy o osobach, które skończyły uczelnię wyższą. Jeśli są osoby, które mają wykształcenie średnie, mogą kontynuować służbę wojskową albo dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, albo wstąpić do terytorialnej służby wojskowej, albo skierować swoje kroki do szkół podoficerskich, albo jeśli miały wcześniej styczność z wojskiem, służyć w tak zwanej aktywnej rezerwie. No możliwości jest bardzo dużo, musielibyśmy naprawdę mieć tutaj konkretną osobę i powiedzieć, co z nią możemy zrobić, aby dostać się do wojska. Co wojsko może zaoferować młodemu człowiekowi na start? Skoro jesteśmy jeszcze przy tych akademiach wojskowych, no to wstępując do Akademii Wojskowej zyskujemy od pierwszego miesiąca służby pensję w wysokości 4960 zł. Oprócz tego student ma bezpłatne zakwaterowanie, bezpłatne wyżywienie, bezpłatne umundurowanie, bezpłatną naukę, więc naprawdę to, o co wielu walczy, tak, żeby uzyskać, to student wojskowy, podchorąży, uzyskuje już od pierwszego roku. Wiadomo, że po pierwszym roku, gdy przychodzi na drugi rok, staje się już żołnierzem zawodowym, czyli wraz z awansem na kolejne stopnie wojskowe ta kwota wzrasta. No a już sam student, który kończy uczelnię wojskową, ma świetny zawód. To nie jest tak, że ma tylko profity finansowe i bezpłatną naukę, ale również ma świetny zawód. Jest wykwalifikowanym specjalistą, o którego nie tylko wojsko zabiega, które samego przygotowała, ale również inne podmioty i to z rynku cywilnego. Więc szczerze mówiąc, nie ma to jak rozpocząć przygodę po studiach wojskowych. Oczywiście, jeśli jest związana z wojskiem, to bardzo dobrze, bo wtedy podpisuje się umowę cywilnoprawną, która ma obejmować kilka lat służby wojskowej, zanim te wszystkie środki, które zostały włożone na wykształcenie tej osoby, zostaną spłacone. No i jeśli uda się trafić do jednostki, do której młody adept sztuki wojennej, jak go nazywamy, podporucznika, próbuje dostać się do którejś wymarzonej jednostki, no to staje się żołnierzem zawodowym. Jak zostaje żołnierzem zawodowym, to tych profitów naprawdę jest bardzo dużo. Uposażenie podstawowe w korpusie oficerów, no to jest od 6700 zł. Do tego dochodzi 13. pensja, dodatek motywacyjny,
dodatek za długoletnią służbę wojskową w zależności od stażu pracy aż do 35%, dodatek za rozłąkę w wysokości 810 zł miesięcznie, zwrot kosztów przejazdu wraz z miesiącu do miejsca zamieszkania członka rodziny i z powrotem, prawo do dodatków finansowych, specjalnego, kompensacyjnego, służbowego, należności finansowe za przeniesienia służbowe, za podróże służbowe oraz za służbę poza granicami kraju, prawo do świadczeń socjalnych. No i jest bardzo dużo tego, motywacyjne, jubileuszowe, uznaniowe. Oczywiście ważna sprawa, zakwaterowanie, gwarancje z tego zakwaterowania, no i na końcu służby odprawę mieszkaniową. Do tego dochodzą prawa do urlopu wypoczynkowego, zdrowotnego, okolicznościowego, nagrodowego i przysługujące honorowym dawcom krwi. Oczywiście każdy żołnierz i członkowie jego rodziny otrzymują gratyfikację urlopową, dopłatę do wypoczynku, prawo do bezpłatnego wypoczynku dzieci. Jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, żołnierz zawodowy ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w placówkach wojskowych, badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, świadczenia stomatologiczne, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci. No to wszystko oczywiście dodatkowo jest tutaj rozwój, możliwość udziału w kursach, podnoszenie kwalifikacji, ukończenia kolejnych kursów, udział w misjach zagranicznych i szkoleniach międzynarodowych. Obecnie żołnierz zawodowy uzyskuje emeryturę już po 25 latach służby. No i te wszystkie wymiary składek, które były wcześniej odprowadzane, stanowią podstawę jego emerytury. Jeśli chodzi o terytorialną służbę wojskową, o której też wcześniej wspomniałem, pełni się ją na podstawie dobrowolnego zgłoszenia. Oczywiście trzeba mieć zdolność psychofizyczną, obywatelstwo polskie ukończone 18 lat służby i żołnierz obrony terytorialnej pełni służbę ją rotacyjnie, czyli jest w jednostce wojskowej co najmniej raz w miesiącu przez 2 dni w czasie wolnym od pracy, czyli zazwyczaj weekendy, i również może pełnić dyspozycyjnie, czyli poza jednostką wojskową. Nie rezygnuje ze swoich codziennych zajęć, czyli z pracy, a pozostaje w gotowości do działania w sytuacjach szczególnych, kryzysowych. Służba może trwać od roku do 6 lat, ale z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Jakie są profity ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej? No przede wszystkim spełnienie się jako patriota, człowiek, który chce oddać się służbie wojskowej tu i teraz, w tym samym miejscu, w którym mieszka i żyje, czyli terytorialnie, nie musząc zrezygnować z swoich dotychczasowych zajęć. Również żołnierze zawodowi są w Wojskach Obrony Terytorialnej, też trzeba o tym pamiętać, to nie jest tak, że wszyscy tam są rotacyjni bądź dyspozycyjni. Uzyskuje za służbę dyspozycyjną każdy żołnierz TSW dodatek za gotowość w wysokości 496 zł miesięcznie, a za służbę rotacyjną, czyli za każdy dzień w zależności od stopnia, najniższy stopień to jest szeregowy, czyli 130 zł za każdy dzień pobytu w jednostce wojskowej, wykonywanie zadań. Oczywiście zwrot kosztów za przejazd na ćwiczenia i z powrotem, dodatki do uposażenia, na przykład desantowy za służbę na granicy, w potralu rozminowania czy inne prace, na przykład prace podwodne, świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenia, jeśli jest gdzieś zatrudniony, ma wypłacaną przez pracodawcę odprawę, w sytuacjach losowych ma prawo do zapomogi finansowej, prawo do wliczania okresu służby wojskowej do okresu zatrudnienia z zachowaniem ciągłości pracy, dodatkowo przysługuje pracownikom resortu branodowej, czyli pracownikom na przykład Wojskowego Centrum Rekrutacji, którzy wstąpili do Terytorialnej Służby Wojskowej, dodatek do pensji w wysokości 1000 zł, który będzie wypłacany do końca grudnia przyszłego roku. No oczywiście wszelkiego rodzaju urlopy, sprawy zdrowotne, podobnie jak żołnierzy zawodowych, rozwój, więc jest o co powalczyć. Najbardziej ochotnicza forma służby wojskowej, czyli dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, jest pełniona w 2 etapach. Pierwszy etap to jest tak zwane szkolenie podstawowe, trwa 27 dni i kończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Drugi etap to jest etap szkolenia specjalistycznego w jednostce wojskowej i tam żołnierz uzyskuje pewne umiejętności związane z ewentualnie przejściem do zawodowej służby wojskowej. Na przykład może ukończyć kurs na prawo jazdy kategorii C, D lub E, jeśli chce zostać kierowcą wojskowym, kurs spadochronowy, kurs płetwonurka czy tam kursy językowe. Jeśli żołnierz jest wcześniej zdolny
do służby zawodowej, czyli nie musi kończyć tego szkolenia specjalistycznego 11-miesięcznego, tylko na przykład po 3-4 miesiącach, no to dowódca jednostki może wnioskować o powołanie go do zawodowej służby wojskowej. Wtedy wydaje taki rozkaz personelu. Co zyskuje żołnierz, będąc w okresie szkolenia w dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to najniższe uposażenie to jest 4960, czyli podobnie jak słuchacz Akademii Wojskowej. Zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, wyposażenie indywidualne oraz ubezpieczenie bezpłatne może być skoszarowane, może również pełnić służbę lub mieszkać poza jednostką, jeśli to jest teren, który zamieszkuje, nieoddalone. Oczywiście szkolenie podstawowe odbywa cały czas będąc koszarowanym do momentu przysięgi. Prawo do urlopu wypoczynkowego, są to 2 dni za każde 30 dni pełnionej tej służby w dobrowolnej, zasadniczej służbie wojskowej, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach, oczywiście, które są związane obronnością państwa. Dodatkowe punkty, na przykład przy postępowaniu kwalifikacyjnym do szkół wojskowych, możliwość wliczenia czasu odbywania szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej albo zatrudnienia. Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może tą służbę zakończyć w każdym momencie. Po pierwszym dniu, po drugim, jeśli uzna, że jednak to nie dla niego przygoda i tak dalej. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest przeznaczona dla korpusu szeregowych i osób, które właśnie ubiegają się o zawodową służbę wojskową, czyli to jest taki przedstęp do tego, aby zostać prawdziwym żołnierzem. To w zasadzie tyle o profitach, natomiast moim zdaniem głównym profitem to jest przygoda, bo jest wiele osób, które po prostu przychodzą z chęcią poczucia obowiązku wobec ojczyzny, chęcią poznania, czym tak naprawdę jest wojsko. Wracając jeszcze do kwalifikacji wojskowej, co jeżeli ktoś dostanie wezwanie i nie może wystawić się w tym dniu na kwalifikację wojskową? Przyczyny są różne takiego niestawiennictwa się. Czasami bywa tak, że osoba przebywa za granicą i nie dostarczono wezwania, tak? Albo osoba na przykład, tak jak mieliśmy w tym roku takie sytuacje, że podchodziła do egzaminu maturalnego, albo z innych przyczyn na przykład przebywa w zakładzie leczniczym i też nie mogła się stawić. Można zadzwonić w każdym momencie do starostwa powiatowego, które jest organizatorem tych kwalifikacji i powiadomić, że w tym i w tym dniu albo tego i tego okresu jestem nieobecny, przebywam w tym miejscu i wyznaczą inny termin stawiennictwa na kwalifikacji. Jeśli to będzie termin już wybiegający poza okres całych kwalifikacji, no to można zgłosić się w kolejnym roku do tych kwalifikacji. Czy klasy mundurowe z racji tego, że są w szkole profilowane i mają skróconą drogę? To jest tak, że mianem klas mundurowych nazywamy wszystkie klasy, które albo chodzą w mundurach, albo przynajmniej nazywają się klasy mundurowe. Natomiast nie wszystkie klasy mundurowe są objęte projektem Ministerstwa Obrony Narodowej, tak zwane oddziały przygotowania wojskowego, czy wcześniej certyfikowane klasy mundurowe. I jeśli to są te klasy właśnie, które wywodzą się z projektu Ministerstwa Obrony Narodowej, to mogą ukończyć szkolenie podstawowe w ciągu 12 dni. Ponieważ ten program szkolenia podstawowego, oni już w pewnej części realizują w trakcie edukacji w ramach tych szkół OPW. Więc skrócone jest o te kilkanaście dni, nie 27, a 12 dni. No jest taki projekt czy propozycja, aby te osoby, które kończą te klasy certyfikowane, ukończyły już szkołę złożeniem przysięgi wojskowej i już wówczas nie będą musiały podchodzić nawet do szkolenia podstawowego w jednostce wojskowej na 12 dni, tylko ukończą szkołę średnią, ukończą jako szeregowi i zostaną przeniesieni do pasywnej rezerwy. Bo też dodam, że oprócz tego, że jest czynna służba wojskowa, jest służba pełniona w rezerwie, to są wszystkie osoby, które wcześniej były zakwalifikowane do różnych form służby, czy podlegały kwalifikacji wojskowej, czyli tak zwana służba w pasywnej rezerwie, bądź osoby, które zgłaszają się i nie chcą być żołnierzami zawodowymi, nie chcą służyć w terytorialnej służbie i dobrowolnej, mogą pełnić tą służbę w tak zwanej rezerwie aktywnej. Do pasywnej rezerwy, czyli powiedzmy takiej rezerwy w ewidencji, to są osoby, które mają kategorię zdolności do służby wojskowej A. Osoby, które mają kategorię B, czyli czasowo mają niezdolność, mówię tam do 24 miesięcy, wzywamy na polioną kwalifikację i wtedy określamy, czy idą do pasywnej rezerwy, czy jednak otrzymują kategorię D, czyli niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, poza wyjątkiem niektórych stanowisk Wojska Obrony Terytorialnej, no ale z kategorią D jest się zdolnym do służby wojskowej w czasie wojny, czyli można zostać powołany. No i jest ostatnia kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, to jest kategoria E, gdzie jest osoba trwale niezdolna do służby wojskowej w czasie pokoju i wojny. I kategoria D, i kategoria E to są kategorie, które
można zmienić, bo jeśli poprawił się stan zdrowia, minęły te przeszkody, które uniemożliwiały otrzymanie kategorii A, czyli zdolnej do służby wojskowej, czy to w przeciągu lat, czy to w wyniku jakichś tam badań, operacji itd., można zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o zmianę kategorii w związku z polepszeniem się stanu zdrowia. Czy są jakieś projekty organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej zachęcające właśnie do służby w wojsku? Są te projekty, pojawia się ich bardzo dużo i też skoro jesteśmy w radiu, można powiedzieć, skierowanym głównie do części studenckiej, to chciałbym powiedzieć o takim projekcie jak Legia Akademicka, czy Szkoła Legii Akademickiej. W Krakowie wyznaczone są 4 uczelnie, czyli Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Pedagogiczny i Krakowska Akademia Fryczka Modrzewskiego, które realizują te projekty, te szkoły i to polega na tym, że osoba, która staje się słuchaczem tych uczelni, może zgłosić się do Szkoły Legii Akademickiej i odbywa naukę, posiadając przy tym dofinansowanie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. Pierwszy podstawowy etap, bo składa się to z 3 etapów, jest realizowany w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czyli szkolenia podstawowego. Po skończeniu można przystąpić do kolejnego, jakby wyższego etapu, to jest do modułu podoficerskiego i ktoś, kto ukończy szkolenie teoretyczne na uczelni wojskowej prowadzone przez żołnierzy, zazwyczaj zawodowych, na tej uczelni bądź wykładowców, którzy posiadają kwalifikacje do tego, żeby takie zajęcia prowadzić i odbycie części praktycznej w jednostce wojskowej, mogą ukończyć właśnie ten poziom, otrzymując stopień kaprala. Jeśli ktoś przystąpi do trzeciego, najwyższego powiedzmy etapu, trzeci level to jest moduł oficerski i taka osoba również uczestniczy w części teoretycznej na uczelni, w części praktycznej w jednostce wojskowej, kończy się to egzaminem na oficera i może uzyskać oficera rezerwy, kończąc uczelnię wojskową. Też absolwenci uczelni wojskowej, którzy wcześniej rozpoczęli, a jeszcze nie skończyli tych modułów, tych poziomów, mogą realizować po kończeniu uczelni wojskowej Szkoły Legii Akademickiej. Także bardzo zachęcam. Oczywiście też w ubiegłym roku był program pilotażowy i w tym roku jest kontynuacja stypendiów dla studentów, którzy chcą związać się po ukończeniu uczelni wyższej z wojskiem. Te stypendia są skierowane do pewnych konkretnych kwalifikacji. Mam tu na myśli kwalifikacje związane z medycyną, jakimiś naukami ścisłymi, cyberbezpieczeństwem, czyli informatyka, łączność i tak dalej. One są usankcjonowane w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. To wtedy przez cały okres studiów otrzymuje student te stypendia. Limit tych studentów na ten rok to było 100 osób, więc osoby, które się zgłosiły, na pewno takie wsparcie ze strony ministerstwa otrzymały. Więc jeśli chodzi o kwestie tutaj uczelniane, na uczelniach wyższych, no to Szkoła Legii Akademickiej i stypendia. Bardzo zachęcam zresztą te osoby, które są w szkołach średnich i zamierzają też związać się później z wojskiem, a jednak chcą ukończyć szkołę wyższą o kierunku przydatnym dla obronności państwa, no to również mogą do tej szkoły przystąpić. Nie muszą to być osoby z tych 4 uczelni, tylko można się zgłosić do osoby prowadzącej, do koordynatora w tych uczelniach, zapisać się i przychodzić na zajęcia, które zostaną terminy wskazane. Oprócz tych projektów ukierunkowanych na uczelnie wyższe są doraźne projekty z Ministerstwa Obrony Narodowej, które my albo nadzorujemy, albo bezpośrednio wykonujemy. I takimi projektami były na przykład w tym roku Samoobrona Kobiet Zaufaj Wojsku. Były organizowane w wielu miastach w Polsce. My organizowaliśmy w Skawinie w lipcu, gdzie panie mogły przyjść i skorzystać ze szkolenia prowadzonego przez instruktorów samoobrony czy tam walk wschodnich, którzy odbywają służbę w jednostkach wojskowych, czyli przez żołnierzy. Zazwyczaj były to osoby z desantu, z wojsk powietrzno-desantowych, no i panie odbywały na świeżym powietrzu w warunkach sprzyjających, że tak powiem, być w parkach czy w innych, skorzystania z poczęstunku wojskowego, czyli z grochówki. Osoby, które im towarzyszyły, mogły zapoznać się z procedurą naboru do służby wojskowej, ponieważ rozwijaliśmy swoje mobilne punkty rekrutacyjne, zobaczyć ewentualnie uzbrojenie czy inne wyposażenie jednostek wojskowych. Kolejnym takim projektem zachęcającym to był projekt Trenuj jak żołnierz, czyli projekt, który dotyczył wstąpienia do służby wojskowej, tak zwanej 16-dniowej, 4 dni w weekend i później 2 tygodnie, czyli 14 dni odbycia służby wojskowej w jednostce, która się kończyła przysięgą wojskową.
Ogólnie tych projektów jest bardzo dużo. Tu są jeszcze projekt Szczelnica w powiecie, która jest kierowana do organów administracji terenowej celem budowania strzelnic wirtualnej, pneumatycznej bądź takiej klasycznej. Mur, ale historia Wojska Polskiego, czyli mural na jakimś budynku, ale związany oczywiście z patriotyzmem. 100 pikników z okazji Święta Wojska Polskiego było realizowane. No i wiele innych, na przykład jeszcze kalendarz z mundurem. Oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tych wszystkich projektach. Zachęcam do korzystania kolejnych, bo nie ma jak to przybliżyć, na czym ta obronność wygląda i zachęcić do form służby wojskowej. Więc na tych piknikach, na tych wszystkich projektach można się zapoznać, przybliżyć sobie, skorzystać, zobaczyć, zdecydować, gdzie chciałbym służyć ojczyźnie. Mamy też infolinię wojskową, na którą można zadzwonić. Ona funkcjonuje na terenie całego kraju. Mamy wiele innych rozwiązań, które po prostu pomogą osobom, które chcą służyć w wojsku, z czego mogą skorzystać. Chciałbym podziękować wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom innych służb za ich oddanie i służbę dla ojczyzny, ponieważ no, czas jest trudny. Wykonujemy bardzo wiele zadań związanych z obronnością, często rezygnując z życia osobistego i wykonując zadania w różnych miejscach. Dziękuję serdecznie.